A kto z Państwa należy do Solidarności, ręka do góry? Już się boją, patrz. No, albo wstydzą. Albo na zjeździe są jeszcze. Słuchajcie, w tej chwili już widać z perspektywy czasu, że to już nie jest granie w kulki, tylko idzie jawne pogrywanie. Mało jest to, dyscyplina narodowa. To już... Czy można prosić? Przepraszam, niech pani łapie kuleczkę, dobrze? Jeszcze jedno, proszę bardzo. Niech pani rzuci do mnie. Mocno. No, taka ładna jak pogrywa, widzieliście to czy nie? Ale ma pani prawo, bo był eksperyment, który dowiódł, że wszyscy mamy takie odruchy jak pani, bo tak działał aparat partyjny przez 10 lat. Sygnał szedł centralnie z góry, dół nie analizował, tylko na prośbę, a potem już na groźbę odbijał, odbijał, odbijał i nam odbiło w końcu. A teraz pytanie, a jak to leczyć? Te odruchy, ten schemat myślenia, jak wyleczyć? Słuchaliście wiadomości? Ja nie słuchałem, bo czeszczało. Nie, no co ty? Nasi podawali. Podali taką wiadomość, że już jest 36 lat po wojnie. Niezły wyrok. Wszystko idzie w górę. Co w dół pójdzie? Ręce opadną. No, na boki co? Już nic. Bo poszło. Weźcie warszawiacy, tak z ręką na sercu szczerze. Czy wyście tego wcześniej nie czuli? 5-6 lat temu? Że u nas to wszystko jak nie w górę to w dół, jak nie w dół to na boki i znowu mamy krzyż pański. Gdzie byście byli? Tu możemy się pochwalić, że mieliśmy nosa. W 73 roku piszemy tekst Quo Vadis Pieronie. No i nam cenzura łyk za taką zwrotkę. Pomyślność narodu wspólny frasunek. Pozwól oddziaływać na marszu kierunek i pozwól zadawać pytanie nam to Quo Vadis Pieronie. Quo Vadis Pieronie. Quo Vadis, Piero. Zdjęli ją, bo podobno znał francuski. Przynajmniej tak miał w papierach. A w 79 roku, w lutym. Jak było zimno jeszcze. Tak, krzyczymy głośno. Ludzie, uważajcie, uważajcie, bo po 10 latach rzetelnej i uczciwej pracy, patrz górnicy, znowu jesteśmy na granicy. Takie... Nie udał władzy! No i co z wami, tchórze śmierdzące? Jakie? Śmierdzące! Na granicy ręce do góry podnosicie! Byle głupka się boi, tu cholera! Ale mają testy, ty jest. Alem się zląk. Zląk, jak małpa, ja do góry to zaraz za mną musisz, nie? Ale do połowy. Do połowy. Ale nas straszą, ludzie jak nas straszą. Ale od kiedy Czesi tak wyglądają? No nowość jaka. Może już tacy są, dawno nas tam nie było. Dobra. Przestań ty, przestań, bo... Nie ma co się strachać, ludzie. Tam jesteśmy narodem z dużym poczuciem humoru, tam będziemy się strachać. Tam strachy na lachy i koniec. Trzeba mówić tak, jak na wschodzie mówią. A ja to lach ich Czech. Chcecie, żeby was pocieszyć? Chcecie? A bądźcie głośno, chcecie? Słyszysz, jak się błaga lud, nie? Pociesz państwa, no. A co mam, striptease zrobić? Czy ja nie mówię, żebyś się chwalił. Co ty? O, na przykład, patrzcie, pocieszenie dla was. 3 dni temu byliśmy na łące. Ludzie, trawę da się jeść. No, ujewa. Strawa nazywa się potrawa. Ten się tyle nażarł, że... Boś mnie przywiązał. A co, chciałeś zajączkiem po całej łące? Słuchaj, Tomku, jesteś w domku. Ucz się chodzić na postronku. Albo taka wiadomość. Tylko słuchajcie, to co mówimy, to jest między nami, nie? Przecież to wiecie, nie? Tak? No. Nie mówcie na coś. Opracowaliśmy własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu w ciągu 1 doby. No. Tylko nie mówcie nikomu. Tylko nie mówcie. Niech się męczą. Niech się męczą.
Patrzcie, żeby wyprowadzić kraj z kryzysu w ciągu jednej doby, trzeba jutro rano zrobić ściepę narodową. I kupić bombę atomową. Z tą bombą samolocikiem trzeba polecieć nad Arktykę, nad te wieczne lody i tamte bombę... Wyrażaj się. Szpanie siedzą, nie? A niech się uczą. W szkołach tego nie miały. Słuchajcie, ta bomba strzeli, góra lodowa o olbrzymiej masie pójdzie w powietrze, nabierze prędkości i po odpowiedniej paraboli będzie leciała i w te Szwecję. Coś się uparł tej. Nie? Szwecja drgnie, odłamie się od tego kontynentu, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. My wyskoczymy, a Szwedzi będą na naszym miejscu. Słuchajcie. I jak po 36 latach dadzą sobie radę, to wtedy my wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie? To sru. Co ty pod nosem gadasz cały czas? Gdzie pod nosem? Skrótem mówię sru. No to... To jest skrót? Tak. Czego? Socjalistyczna reforma ustrojowa. Aha, no to... No... Ty... Po mnie? Jak się skrótem mówi... To ma szansę pełnymi zdaniami porozmawiać. Słuchaj, ja ci przy świadkach mówię. Jeszcze raz się głupio wychylisz, to będziesz występował... Jak Andrzejek w cyrku. Rosiewicz? Tak. Słuchaj, ty odbierz, pojedziemy razem, wiesz? Zrobimy teatr na zapleczu frontu. A ja nie rozumiem po niemiecki. Ja nie po... Nie, po... Co? Niech pan nie krzyczy! Ja nie spę... Ja nie roz... Ja nie ten... Meine liebe Herr, ja nicht spreche Deutsch, nicht verstehe... A potem je w dupę, to co ja będę... Cholera, jasna. Będzie mnie tu za złotówkę obrażał, brać. A kto to? A kto może dzwonić, no? Pieniądze trzeba zwrócić, on coś szmal byte z powrotem, meine kamerade, 22 miliardy z powrotem, no. Trzeba wymiot... Pożyczałeś? Nie. No nie bądź bezczelny teraz. Wszyscy żeśmy pożyczali przez jednego mądrego. Co ty? I on się leczy, a my mamy spłacać, tak? Co robimy? Udajemy głupka. No powiedz, jak długo można? Do końca życia. To już niedługo. O tobie mówię. Jak mnie szef wezwie. Ty jak na siebie patrzę, to naprawdę wierzę w ten kryzys, wiesz, jak Boga kocha. Jak na ciebie, to w odnowę nie wierzę. Dobra. Zostaw to. Co? Głupek. Najlepsza rola w PRL-u, głupek. Teraz mogą mi skoczyć. Wysoka Izbo, narodzie. Jestem niespełna. No ja chciałem dobrze, no wierzycie mi, naprawdę chciałem dobrze. Słuchajcie, ja chciałem, żebyście rośli w siłę, żebyście żyli dostatnio. Ja naprawdę chciałem, narodzie. Ja mam serce komunisty. I 3 wille. Narodzie. Ja będę bydł. Dajcie mi jeszcze władzę. Troszeczkę, tyle. Spróbować. Kurde, co wam zależy, no? Pomożecie!
Słuchajcie, niespełna. Czy nie lepiej mu oddać i już nigdy więcej nie pożyczać? Ta wie, dobry zwyczaj, nie pożyczaj, to wszyscy wiemy. A z czego oddać, powiedz? No jakbyśmy mu dali ten 50-tysięcznik? Nie, co? Jakby sołtka na żyletki pokroić i tym wszystkim mu... Ty, niespełna, chodź tu obok, chodź tu obok. Sołtka sobie obdurał. 28 miliardów dolarów trzeba oddać. Ło kurde. To nie... Proszę pani, a nie będzie tam i to... Halo? Co? Cholera jasna, człowiek bez głowy! Gdzie wezmiesz się? Paplok tak pod siebie, grozę szmal to jest! Oddaj nie ma! Szmal to jest bardzo nieładnie, taki ciuciuk rozmuter szpile! Bo jak pani od mnie czegoś potrzeba, to mnie zna, jak teraz ja to zwymio... Kijo! Tu jest muzeum! Dobrych, starych tradycji narodowych. A bilet posiada? A gdzie paputy? Od grupy się urwał. Nawymiotować mi tu przyszedł. Proszę pani. Kio! Nie mówmy o interesach w muzeum. Tak. Ja... To jest figura. Gdyby tu była moja głowa, to by była wawelska. A to jest łepek poznański. Jak żywy. A kto to robi? Ojciec i matko. Patrz pan. Polski wzorzec pół metra. A stać nas na więcej. To jak stać, to trzeba ty. Zwrócić! No pierwsze trzeba cwipić. A gdzie flasze? Spytaj pan premierę nasze. Tu jeszcze dużo rzeczy było, ale kręcą się tu tacy różni. Wszystko pozabierali. Was ist los? No przejdzie to z głodu. A to was ist das? Hmm? Hmm? Historyczny płot. To jest ten, w który żeśmy znowu kulą trafili. Jaja. No są jaja. Ja. A to? Panorama rakowicka. Ja, to jest bez szyn. Bez szyn, bez. A to? To blade płótno? Jak? Matejko, według Wiktora Igo Nędznicy. Was? Menicy? Jakiej milicji? Ja się z panem nie mogę w ogóle dogadać. Panie Auf Wiedersehen. Kleine me... Halo! Chowaj, muzeum, nie żyj się! Figurom dzisiaj potrzeba dużo spokoju.